Ola, tu Zuza. Cześć. Mam pytanie, czy pamiętasz nazwisko Iwaszko? Tak. Poczekaj, muszę sobie przypomnieć, skąd to znam. A wiem, kiedyś drużyna ciecierska nam wspominała o ważnych osobach z naszej drużyny kraniogórskie. To nie była ta drużyna, której dziadek walczył o niepodległość w Krakowie? Tak. I chyba nawet dostał medal niepodległości. Pamiętasz to spotkanie z drużyną i jej mamą, panią Kazią? No tak, opowiadali nam, jak podpułkownik Iwaszko zdobył medal niepodległości. Mile zgromadzone harcerki tutaj. Opowiem wam o moim tatusiu, pułkowniku Ludwiku Iwaszko, jak dostał medal niepodległości. Jaką inspirację miał pułkownik Iwaszko z dzieciństwa, żeby walczyć o niepodległość? Mój tatuś urodził się we Lwowie, który był w danej chwili pod zaborem austriackim i pochodził z rodziny bardzo polskiej i było 6 rodzeństwa. 2 dziewczynki i 4 chłopców. Atmosfera w domu była bardzo patriotyczna, polska. Wszyscy ubolewali nad tym, że są pod zaborem i mieli nadzieję, że kiedyś Polska zostanie oswobodzona. Przypominasz sobie tą dużą książkę. A co w niej takiego było? Osobisty mój udział w rozbrajaniu Austriaków w Czechach i sytuacja dnia 29 października 1918 kazała mi natychmiast uczynić coś, zanim Austria zdolna będzie jeszcze co wartościowe z Krakowa wywieźć. Spotkaliśmy się w kawiarni Michalika. Ustalaliśmy, że dniem, w którym ruszymy na Kraków, będzie 31 października 1918 roku.